Właśnie salon jest Paweł Zaleski. Zaczniemy od dużo podstawowego pytania. Kiedy założy pan bloga w Salonie 24? Ja nie założę bloga, dlatego że prowadzę Facebooka, mam stronę internetową, która jest instrumentem mojej komunikacji i wydaje mi się, że to wystarczy. Zresztą wszystkich Państwa zapraszam, a szczególnie tych, którzy interesują się sprawami międzynarodowymi i Ukrainą. Ja ten blog, nie blog, widzi Pan, to jest to pomyłka. Ja Facebooka i stronę internetową także prowadzę po ukraińsku. I dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani wymianą opinii na temat sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, ale także relacji unijno-ukraińskich, to jest dobre miejsce, bo koresponduje z najlepszymi ekspertami i osobami zaangażowanymi w politykę, którzy tam są. A to jest komunikacja się nastawiona na ekspertów czy na zwykłych internautów? To jest komunikacja nastawiona na zwykłych internautów. Tam wszyscy mogą komentować, ale to, co jest ciekawe i istotne, to to, że opinie, które są tam prezentowane, są opiniami bardzo szerokiego spektrum. A więc czytając tego Facebooka, ale także czytając materiały na mojej stronie internetowej, myślę, że ci, którzy interesują się Wschodem, a szczególnie Ukrainą, będą mieli ciekawy materiał. Ocenia zaangażowanie tutaj blogerów właśnie Salon 24, to środowisko jako całość. Ja się Państwu przyznam, może się części narażę, ale ja parę lat temu z wielką uwagą czytałem Salon 24 i wszystkie opinie, które tam są prezentowane. Przyznam się, że dzisiaj już czynię to rzadziej. Może dlatego, może to jest moje wrażenie, że Salon 24 się bardzo radykalizował na prawo, ale nie w tym kontekście ideowym, prawica, lewica, konserwatyzm, ale w kontekście politycznym. Jest tam bardzo wiele niezwykle radykalnych tez, które chcę znać, dlatego wchodzę. Ale przyznam się szczerze, że identyfikowałem się z Salonem znacznie bardziej jakiś czas temu. Może to się zmieni. Panie, to odbicie nastroju w całym internecie, który się robi taki bardziej radykalny. Czy to nie jest tak, że po prostu pewne... Właśnie może, jakie jest Pana zdanie na ten temat? Dlaczego się w Salonie nie pojawiają się blogerzy? Bo to nie jest polityka administracji, tylko jakby naturalny proces, że jednak ludzie o poglądach, które odmiennych, powiedzmy, od tych, które są, powiedzmy, w tej chwili obecne, się nie pojawiają. Dlaczego jest tak, że pewna opcja jest bardziej obecna w internecie? Ja się cieszę z tego, że jest olbrzymia ilość ludzi, którzy dzięki internetowi, dzięki Salonowi 24 mogą publikować swoje opinie i uczestniczą w debacie publicznej. To jest wielka wartość demokratyczna i bardzo serdecznie gratuluję organizatorom Salonu i tym wszystkim, którzy tam piszą. Co nie oznacza, że z tymi radykalizującymi się opiniami się zgadzam. No, nie zgadzam się. Zbigniew Ziobro powiedział nam przed chwilą, że wśród jego kolegów, czy on sam, bardzo sobie cenią właśnie blogi, uważnie czytają to, co się pisze w internecie. Czy to samo pan dostrzega wśród, powiedzmy, swoich kolegów, czy u siebie samego? Czy to, co internauci piszą, ma realny wpływ na myśli czy postępowanie polskich polityków? Oczywiście, że tak. Wszystkie opinie, które czytam w internecie, także komentarze do moich postów na Facebooku czy na stronie internetowej są dla mnie bardzo istotne. Ja się bardzo cieszę, że demokracja na świecie, a także w Polsce, staje się coraz bardziej bezpośrednia. To znaczy, że mamy większy kontakt ze sobą. Ten kontakt jest natychmiastowy. Tak naprawdę coś napisze i zaraz jest komentarz. I to jest bardzo dobre. Dlatego ja jestem, mimo tego, że powtarzam raz jeszcze, z bardzo wieloma radykalnymi poglądami, które w Salonie 24 czasami czytam, się nie zgadzam. Ale z samego faktu, że tak wiele osób tam pisze, się cieszę. Jak mogę ocenić ten paradoks, że w krajach arabskich, gdzie internet jednak nie był tak popularny, właśnie odegrał wielką rolę w przemianach społecznych w ostatnim roku, a w Europie dużo bardziej zinformatyzowany, jednak ten internet mimo pewnych prób nie daje takiego efektu. Już w Polsce, polscy blogerzy marzą właśnie o tym, że oni zmienią Polskę dzięki wpisom w internecie. Tak jak powiedzmy Egipcjanie czy Tunezyjczycy, a to się nie udaje. Dlaczego w Europie jest dużo mniejsza szansa na tak wielką rolę internetu w życiu publicznym? Powiedział Pan absolutny błąd. Gdybyśmy my w latach 80. mieli internet,
to byśmy dzięki internetowi, a nie dzięki bibule, zmieniali Polskę, tak? Bo nie trzeba byłoby drukować, tylko można byłoby dokonywać się wpisy na zagranicznych serwerach. Ale Chińczycy mają internet i jest to bardzo ściśle kontrolowane. To jest generalnie inny problem, ale jeżeli pan zwrócił uwagę na to, ile tysięcy demonstracji miało miejsce w ubiegłym roku w Chinach, to jednak zobaczy pan, że także ta wymiana myśli w internecie wpływa tam na sytuację. Natomiast naprawdę nie porównujmy Tunezji, Libii, Egiptu do Polski, Niemiec czy Francji. Chociaż akurat ruch oburzonych, który w Polsce tak naprawdę nie istnieje, jak się okazało, a istnieje w Hiszpanii, jest tak silny także dzięki internetowi. Niemniej, odpowiadając na pana pytanie, ja bardzo cenię internet, podobnie cenię gazety drukowane, dlatego że w moim przekonaniu to, co jest najważniejsze w relacjach między ludźmi, obok oczywiście takich rzeczy jak sympatia, to słowo, to myśl, to idea. I cała historia ludzkości pokazuje, że to ci, którzy mieli największy wpływ na umysły innych, odnosili sukces, realizowali swoje plany. A internet jest doskonałym miejscem do tego, żeby taki wpływ uzyskiwać. I bardzo się cieszę, że jest takim wolnym miejscem, gdzie każdy może napisać, co chce. Dziękuję bardzo.